Cześć, siemanko, mamy dzisiaj 18 lutego. W końcu udało mi się wybrać na ryby. Już naprawdę chyba gdzieś od miesiąca nie byłem. Ostatni raz byłem właśnie na Wiśle. Później ta pogoda się pogorszyła, no nie było za bardzo jak. Przyszły mrozy, ale niestety no, padał też śnieg i ta warstwa śniegu dobrze izolowała ten lód. Byłem kilka razy sprawdzić i nie nadawał się do łowienia. Dzisiaj postanowiłem się wybrać, chociaż już jest delikatny odwilż, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać. Postaram się tutaj połowić jakieś płocie. No, będę łowił pierwszy raz spod lodu, nigdy wcześniej nie łowiłem. Nie miałem nawet wędki, ostatnio dopiero wszystko skompletowałem. Ale na szczęście będzie ze mną wujek, którego już znacie, Marian, który był już na poprzednich filmach. On już ma kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt sezonów za sobą podlodowych, także wszystko mi pokaże na pewno. On ma też sprzęt, bo ja nie mam świdra i tak dalej. On to wszystko ma i myślę, że uda nam się coś tutaj połowić. Oczywiście wcześniej sprawdzimy ten lód, czy w ogóle nadaje się do chodzenia. Ale w niedzielę rano do kawki obejrzałem kilka filmów na YouTube i widziałem właśnie na jednym, że tutaj chłopaki łowią. Także myślę, że było ich tu sporo, także myślę, że i mi się uda tutaj połowić. Co więcej, zaraz powiercimy otwory, zaraz dojedzie właśnie wujek. No i może się uda złowić jakieś płocie. Miejsce, w którym jestem, jest to tak zwana zerówka. W Jastrzębiu-Zdroju dosyć znana, także jak tutaj widzicie ten, że tak powiem, krajobraz, to na pewno już kojarzycie, gdzie jestem. I to tyle. Zobaczymy, czy uda się coś złowić. Zostawcie suba, łapkę w górę i zobaczymy. Tak, korzystając z chwili, że jeszcze wujek nie dojechał, znalazłem tu taką dziurę już wywierconą, niezamarzniętą. Założę sobie ochotkę i spróbuję tutaj coś złowić już na początek. A później rozpoznamy dalej tą wodę, powiercimy nowe dziury i zobaczymy. Tak, wędeczkę musiałem sobie trochę przerobić, bo byłem w sklepie wędkarskim, tak uznaliśmy niedawno dopiero, że się wybierzemy na ten lód. No i po prostu już nie było takich specjalnych do kiwoków. Dlatego kupiłem ze zwykłą szczytówką i ten kiwok sobie tu jakoś przymontowałem. No nie wygląda to profesjonalnie, ale mam nadzieję, że na ten raz czy dwa razy w roku to mi wystarczy. Bo też nie jestem jakimś... Też nie będę jeździł na ten lód non-stop. No zobaczymy, czy w ogóle uda się coś złowić. Myślę, że przyjedzie Marian, to on się na tym zna lepiej, to mi wszystko powie. Czy w ogóle to dobrze robię? No zobaczymy. Wujek przyjedzie sobie tutaj samochodem, ja tutaj przyszedłem, mieszkam niedaleko, także uznałem, że zrobię sobie spacerek. Jestem trochę wcześniej, no ale uznałem, przyjdę wcześniej, coś jeszcze ponagrywam. Zaraz on będzie i atakujemy. No. Opuszczasz na dno, nie? No. Może luzik, nie, to sobie trochę... Siedzi! No, widzisz, pierwsza ryba. Wiesz? O kurde! No może większo, bo to przyjaciół tutaj większe. Nie, okuń. Okuń, no widzisz, proszę bardzo. Ale piękna historia. Jest pierwsza ryba spod lodu w życiu. No coś pięknego, pierwszy raz na lodzie, chwilka i taki okuń. Nic, walczymy dalej, zobaczymy, czy uda się coś połowić. Elegancko. Ja mam płoteczka malutko. Mąż? To. No to się tu pobawimy. No pora jest dobra, no lepsza jest, jak jest taka plusowa temperatura. Malutko płocinka. Tak, rybki oczywiście od razu trafiają do wody, także pierwszy okoń jest i jedziemy dalej. Mamy rybkę. Super.
ekstra branie. Świetna zabawa, naprawdę. O, płoteczka pierwsza. Oj, taka płoteczka jest, także elegancja. I do wody. Tak, pogoda też jest bardzo fajna, bo nie jest zimno, nie ma mrozu, nie ma tak naprawdę wiatru. Jest może 2 stopnie na plusie. Jest trochę wody na lodzie, ale to nie przeszkadza. Bardzo fajna zabawa. Jak na pierwszy raz, to naprawdę jestem mega zadowolony. Rybki biorą, już łowiłem kilka płoci, kilka okoni. A jesteśmy tu może niecałą godzinkę. Także super sprawa. Mormyszka, ochotka na haczyk. I zobaczymy. Zarzucamy. Może zaraz będzie ryba. Tak. Teraz się udało zaciąć. O. Zobaczymy, co to. Myślę, że okoń. Zaraz zobaczymy. O, płoć. Taka już fajna płoteczka. Jak na łowienie na zerówce, myślę, że jest ok. Zabawa jest i to jest najważniejsze. Wypuszczamy ją do wody. Jednak przesadziłem z tym zdjęciem kurtki. Jak widzicie, już czapka na głowie. To się tak zdaje, ale jak godzinę się posiedzi, to człowiek w jednym miejscu trochę zmarznie. Teraz taka szybka anegdotka, bo
jak przygotowywałem się tutaj do łowienia, to zadzwoniłem do wujka, co powinienem mieć i tak dalej, co kupić, i powiedział mi o takiej łyżce do wybierania lodu. No ale że już sklepy były pozamykane, także żono, przepraszam cię, odkupię ci nową, ale sprawdza się idealnie, łyżka do makaronu, także dzięki. Tak, takie łowienie w oczekiwaniu na sezon, wiadomo, wybrałoby się już gdzieś z federem nad wodę, ale to wędkarstwo podlodowe jest naprawdę fajne. Rozumiem, że niektórzy naprawdę uwielbiają łowić spod lodu. Daje to mega frajdę, mega satysfakcję. No ale ja mam nadzieję, że pogoda się poprawi i niedługo już wybiorę się gdzieś na federy. W tym sezonie mam zamiar połowić naprawdę dużo na federa. Kupiłem nowe wędki, także na pewno zrobię jakiś taki test tych wędeczek, bo wymieniłem praktycznie cały sprzęt, wędki, kołowrotki. Kupiłem tam podpórki takie federowe i tak dalej. Także mam zamiar ostro się za to wziąć w tym sezonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale na razie podlodówka, kiwok i mormyszka i też super zabawa. O, i mamy rybę. O, ciekawe. Dosyć. O, fajna płoć. I udało się jeszcze złowić rybkę. O, taka fajna płoteczka. Co, wypuszczamy ją. Troszkę większa płoć, znaczy większa, no dla mnie to już jest duża płoć, także spod lodu, także tym bardziej, że to jest zerówka, tutaj nie ma, sami wiecie jak to jest, nie ma tych super dużych ryb, no ale taka już daje frajdę. I co, łowimy dalej? Tylko zobaczymy, co to. Okony, malutki. Ale jest zabawa, jak na tą pogodę. Już miesiąc nie byłem na rybach, także świetna sprawa. Szarpie! Łódź, ale taką już solidną. Coś tam dziubię! Delikatnie!
tak, my już kończymy na dzisiaj. Udało się połowić troszkę okoni, troszkę płoci. Nie były to duże sztuki, ale naprawdę mega zabawa, fajna przygoda taka wędkarska. Tym bardziej, że ja byłem pierwszy raz na lodzie. Dla mnie bomba. Miesiąc nigdzie nie udało mi się pojechać na ryby, także dzisiaj jestem mega zadowolony. No teraz miałem trochę przerwy, tak jak mówię, miesiąc nie byłem na rybach, miesiąc praktycznie nie miałem co nagrywać, ale mam nadzieję, że teraz już te pogody będą lepsze i znowu wrócę do takiego regularnego nagrywania. Także co, zapraszam na kolejne filmy, na pewno niebawem się pojawią. Zostawcie łapę w górę, suba, jeśli Wam się podobało. Dzięki i widzimy się przy następnych filmikach. Siemano!